Siema mordeczki, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać kilka mniej oczywistych miejsc Hamburga, takich mniej turystycznych. Dlatego zapraszam Was do oglądania, a ja lecę na pierwsze miejsce. No i dojechałem na pierwsze miejsce. Jesteśmy na Finkenwerder. Znajduje się tutaj fabryka samolotów Airbus, francuskiego koncernu lotniczego. Już Wam pokazuję. Tutaj macie taki punkcik widokowy. Znaczy macie, wszyscy mamy. Tutaj jest parking. Tam jest cała fabryka, tutaj stoją samoloty. No i ja właśnie idę sobie tutaj na ten mały punkcik widokowy zobaczyć, jak to wygląda z góry. Monitoring, wiadomo. No i tu jest taki proszę, widokowy punkcik. Zresztą można go znaleźć na mapie. Airbus. Produkowane są tutaj w Hamburgu właśnie modele, jak czytałem na Wikipedii, A318, A319, A320 i A321. Proszę, jakie to jest ogromne. Nawet na mapie, jak sobie zobaczycie, przybliżycie, to jest to bardzo duże. Znaczy na mapie dużą powierzchnię to zajmuje. A300, o właśnie, tutaj są produkowane te modele, co tutaj. A300, tak jak mówiłem, 18, 19, 20, 21. Czyli nie te największe. O, A321 Neo ma zasięg 6850 km na jednym tankowaniu i 185 miejsc. To ciekawe. No i tutaj przybliżymy sobie. Tam stoją samoloty. Jak widzicie. I tam następny. Tak trochę bliżej. Podejrzewam, że ten punkt widokowy jest zrobiony po to, że czasami pewnie są tutaj testowe jakieś kołowania samolotów, bo jest tutaj właśnie, są tutaj pasy takie jakby startowe. No, także można wtedy sobie pooglądać z bliska. No i tam jest cała ta fabryka. Ja myślałem, że gdzieś tutaj bliżej będzie widać te samoloty. Niestety nie widać, są zasłonięte, akurat stoją za budynkami. No i pierwszy punkt zaliczony, fabryka Airbus. Lecę dalej. Właśnie od tej południowej strony rzeki Łaby sobie pojedziemy zobaczyć, co jest. Także widzimy się w następnym miejscu za chwilkę. No i jestem w drugim miejscu. Jest to bunkier z czasów II wojny światowej dla łodzi podwodnych. Znajduje się on za moimi plecami. Zaraz Wam go pokażę z bliska, jak się uda. Tutaj taki ładny posąg. No i tutaj są te bunkry. Wiadomo, że to zniszczone już jest trochę po II wojnie światowej. Ale ciekawe miejsce. Tam w oddali, jak widzicie, taka czerwona wieża jest. Spróbuję zobaczyć, może się uda wejść na nią. Chociaż pewności nie mam. Tutaj mamy parking, także wszystko łatwo dostępne. No i jakbyście byli zainteresowani zobaczyć to miejsce, to wydaje mi się, że taka chłodniejsza pogoda jest optymalna do tego, ponieważ nie ma tu zbyt wielu ludzi. Na spokojnie sobie można pospacerować. Chociaż jak widzicie, też ludzie spacerują. No i dotarłem do tej wieży. Wygląda na to, że można wejść, więc wchodzę zobaczyć. Tam możecie zobaczyć, jest taki czerwony prom, sobie płynie, to normalnie możecie sobie nim przemieszczać się na bilecie takim miejskim, do komunikacji miejskiej.
to wbijam się na wieżę. Ale wieje. Ale fajnie. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo strasznie wieje. Tam macie tu te wszystkie budynki, to dalej jest Airbus, który widzieliśmy wcześniej. No, wielka fabryka, co tu dużo mówić. A tutaj jest rzeka Łaba, w tamtą stronę, w kierunku północnym. Tutaj mamy, tak, no tam mamy centrum. Widzicie te wszystkie wielkie suwnice do załadowywania statków, kontenerowców. No, jak ktoś się boi wody, no to nie polecam. Dobra, spadam, lecę do następnego miejsca. Fajne miejsce, ale raczej jak jest ciepło. Ja oczywiście nieprzygotowany. Jak wyjeżdżałem z domu, słońce świeciło. Czapki nie wziąłem. No i teraz przypizgało trochę po uszach. Jadę do następnego miejsca. Witam Was w ostatnim już miejscu. Jesteśmy na Wilhelmsburgu i chcę Wam pokazać taki obiekt, na którym organizowane są różne eventy i można go też zwiedzić. Jest to statek MS Stubnitz. Tak się prezentuje. Tutaj stoi. Nie jest to jakiś bardzo stary statek. No ale teraz służy jako taki eventowy, no. Stubnitz. Podejdę sobie bliżej. No tutaj nowe osiedla się budują cały czas. Taka dzielnica mieszkalna chyba tu będzie. No i tu jeszcze mamy punkt widokowy, na której idę właśnie wejść, zobaczyć, co tam z niego widać ciekawego. No i tutaj mamy widok z tego punktu widokowego, nowy most i te wszystkie osiedla, które się tutaj budują. Nie wiem, może w planach będzie tu coś ciekawszego, no bo oglądać bloki to tak słabo. No i w tym odcinku, takim nieoczywistym, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się on Wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapce, subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli może zobaczyć w następnych odcinkach z Hamburga, czy ogólnie z Niemiec. Jakie tematy Was ciekawią. No i widzimy się w następnych odcinkach na kanale Polski Hamburger. Pozdrawiam.